Hej, witam Was serdecznie na portalu wideotesty.pl. Mam na imię Mateusz i dziś zajmiemy się HTC Desire 500, czterordzeniowiec od tego tajwańskiego producenta. Jak zwykle mam troszeczkę do ponarzekania, ale wielu ten telefon może się naprawdę podobać, więc zapraszam na recenzję. Rozpoczynając naszą recenzję, oczywiście zaczniemy od rozpakowania. Zobaczymy, co w zestawie HTC Desire posiada. Oczywiście pudełko dobrze znane z HTC. W środku znajdziemy dość dużo papierków, jak to w HTC bywa. Gwarancje, jakieś foldery reklamowe. Ładowarka, taka jak w HTC. Od wielu, wielu lat chyba dodawana. Tak samo kabel do komputera i słuchawki. Też takie zwykłe, nie będę ich tutaj rozpakowywał, nawet tutaj ich nie jakoś tam specjalnie testowałem, bo wiem, jak one grają. To są takie też słuchawki, jak HTC od wielu, wielu lat dodaje swoich zestawów. Nie są najgorsze, to nie jest taka kompletna chińszczyzna, że tak powiem. Grają przyzwoicie, oczywiście bez jakiejś tam wielkiej rewelacji. Można powiedzieć, że to jest budżetowy model, więc tutaj też za dużo nie można oczekiwać. No ale zajmijmy się najważniejszym, bo najważniejsze to jest oczywiście telefon. Tak jak tutaj widzicie, HTC Desire 500, dość ładny telefon. Sam model został wyprodukowany w kilku wersjach kolorystycznych, całej czarnej, białej z taką właśnie niebieskimi wstawkami oraz czerwonymi wstawkami zamiast tych tutaj niebieskich. 4,3 cala ekran, czyli smartfon naprawdę można powiedzieć do ręki. Każdy powinien sobie z nim jakoś tam poradzić, nawet osoba z małymi dłońmi. No i wygląd. No przede wszystkim wygląd może wielu osobom się podobać. Jest naprawdę nowoczesny. Tył obudowy wykonany co prawda z plastiku, ale dość dobrej jakości, choć ten wysoki połysk tutaj może tutaj nam świadczyć o tym, że raczej ta klapka tylna będzie się rysowała. No ale sam wygląd jest naprawdę na plus, do tego ten ekran tutaj, jak możecie też zobaczyć, wystaje lekko poza obrys tego telefonu. No ale tak jak powiedziałem, bryła jak najbardziej na plus. Ekran to jest ekran o przekątnej 4 cali, zrobiony w technologii Super LCD. Naprawdę świeci bardzo żywo, bardzo jasno. Bardzo podobały mi się te właśnie panele Super LCD. Już w poprzednich HTC też to zdążyłem zaznaczyć. Rozdzielczość ekranu to jest 800x480, co może troszeczkę dziwić przy takiej rozdzielczości 4,3 cala, no ale zobaczcie, ile wolnego miejsca jest właśnie tutaj na dole, czyli można powiedzieć, że to jest spokojnie ekran 4-calowy, a nie 4-3-calowy, a może i nawet mniejszy. Trudno mi to dokładnie sprawdzić. Jeżeli chodzi jeszcze o wygląd, no to oczywiście klawisze u góry mamy przycisk włącz-wyłącz, zablokuj-odblokuj oraz wejście na słuchawki. Po prawej stronie znajdziemy tylko takie ledwie widocznie, ledwie odstające od tego telefonu klawisze ciszej i głośniej. Na dole znajdziemy wejście na kabel micro USB oraz mikrofon. Z tyłu aparat 8-megapikselowy z jedną doświetlającą LED, oczywiście jeszcze logo HTC, no i maskownica do samego głośnika. Tutaj też mamy jeszcze logo Beats Audio. O tym też jeszcze dokładnie wspomnę. A jeżeli chodzi o system operacyjny, mamy tutaj Androida w wersji 4.1 z najnowszą, z nową nakładką HTC Sense wersji 5. Charakteryzuje się tym, że mamy tutaj dostęp do tych najważniejszych informacji po przerzuceniu to zupełnie na lewą stronę. No a poza tym to jest stary, można powiedzieć, dobry HTC Sense, czyli te ikonki są naprawdę bardzo żywe, bardzo ładne. Wszystko utrzymane w najlepszej estetyce, jak dla mnie. Mamy też oczywiście możliwość tworzenia tutaj folderów. Mamy też kilka aplikacji od samego HTC od razu zainstalowanych. Mamy oczywiście też aplikacje Google'owe, mamy też galerie, akcje i tak dalej. Mamy też dostęp tutaj do pulpitów, do widgetów. Jak zawsze HTC raczy nas naprawdę fajnymi widgetami, na przykład kontakty, czy tam powiedzmy muzyka. Jest kilka tych widgetów, czy nawet te klawisze tutaj do wyłączania i włączania danych mobilnych. Bardzo, bardzo ładnie to wszystko wygląda, czy kalendarz. HTC się postarało, chociaż to jest przecież odcinanie kuponów już
z poprzednich wersji, więc tutaj jakiejś wielkiej, można powiedzieć, rewolucji nie ma. Co jeszcze chciałem powiedzieć o tym telefonie, to przede wszystkim troszeczkę o wydajności. HTC Desire 500 posiada 4-rdzeniowy procesor Snapdragon 200, oparty na Cortexie A5. Jeżeli chodzi o benchmarki, to w miarę sobie radzi. Jeżeli chodzi o gry 3D, no to już niekoniecznie. Tutaj mamy w benchmarku Antutu 11 tysięcy punktów, ale przy normalnym korzystaniu z tego smartfona, no niestety bardzo często widać po prostu zwyczajne lagi. Nie wiem, czym dokładnie to jest spowodowane. Smartfon posiada też jeszcze gigabajt pamięci RAM. Co prawda procesor graficzny to jest tylko Adreno 205 bodajże dokładnie. No i co tu dużo mówić, to jest taka typowa średnia półka. Jak widzimy, plik wordowski wczytał się w miarę szybko, ale też widać dość duże problemy z samą wydajnością. On nie jest taki szybki, jak można byłoby się spodziewać właśnie po 4-rdzeniowym procesorze i po HTC. Przecież HTC zawsze miało dobrze zoptymalizowane telefony. Drugą rzeczą na przykład to jest sklep Play i oczywiście co za tym idzie, ściąganie aplikacji i co za tym dalej idzie, wielkość pamięci wbudowanej. HTC Desire 500 posiada tylko 4 GB wbudowanej pamięci i z tego modelu, który tutaj miałem, dla użytkownika jest jakieś 500 MB. To jest, no można powiedzieć, wręcz chore. Restartowałem telefon do ustawień fabrycznych. No bez karty SD tutaj się nie obejdziemy. Poza tym są jakieś mega problemy z oprogramowaniem. Nie wiem, próbuję zainstalować powiedzmy Dead Trigger 2. Chciałem wam pokazać, jak mniej więcej Desire 500 radzi sobie na tej grze i dokładnie pojawia się takie coś. No wiadomo, że to też jest problem z samą kartą. Być może jest za mało pamięci, ale no nie powinno mieć takie coś miejsca. Dla mnie zasadniczy naprawdę minus. Może przejdźmy jeszcze do samego internetu. Mamy oczywiście oprócz przeglądarki stokowej, mamy też jeszcze Chroma. Wejdźmy na stronę wideotesty.pl. O, już widzicie, przy samym multitouchu nawet pojawiają się pewne lagi. Samo przeglądanie stron niby jest dość płynne. Ale niestety te dopasowywanie tekstu też jeszcze dodatkowo obciąża ten telefon. Przy okazji zaproszę was na nowo powstałe forum na stronie wideotesty.pl. Będziecie mogli tam sobie na przykład poczytać różne rzeczy, zapytać się przede wszystkim mnie czy innych redaktorów wideotestów, Dawida, Marcina, o poradę, jaki telefon powiedzmy wybrać, jaki komputer złożyć. Myślę, że to jest dobra forma komunikacji dla was i też tutaj dla mnie. Bo wiecie, jak to wygląda odpisywanie na YouTubie, a na forum zawsze ten wątek jakoś tam wisi i można wpaść i zwyczajnie po prostu napisać. Zresztą co ja wam będę tłumaczył, każdy przecież wie, jak forum wygląda, ale zajrzyjcie, napiszcie, przedstawcie się, też już tam działam. Mniej więcej tak by to wyglądało. Dobrze, przejdźmy może jeszcze do samej muzyki. A jeszcze jeżeli chodzi o oprogramowanie, też mam jeszcze funkcję samochód, czyli funkcję car. Też bardzo fajnie to wygląda. Mamy duże ikonki, wybieranie numeru, nawigacja, kontakty, muzyka, radio i duży klawisz zamknij. Fajnie, ogólnie w każdym Androidzie powinno tak, taka aplikacja powinna funkcjonować, że tak powiem. No i przejdźmy do samej muzyki. O tyle tylny głośnik gra dość fajnie, no ale jak wie... No ale jak wiecie... Dokładnie, to może trochę za głośno. Jak wiecie, telefon posiada tą opcję Beats Audio, która zupełnie mi nie leży i zupełnie mnie nie szokuje, że tak powiem. No, włączyłem słuchawki, dwie pary słuchawek mam jakieś takie nauszne i douszne i musiałem po prostu to wyłączyć. No może na mojej muzyce, na moich plikach MP3 te Beats Audio po prostu nie działa tak, jakbym chciał. No okropnie po prostu. No, po prostu na Beats Audio spuszczę zasłonę milczenia i tyle. Dla mnie to jest temat po prostu zamknięty i to jest zwykły equalizer, który podbija zwyczajne basy i to jest wszystko. Ale sam Desire 500
gra dość przyzwoicie. Nie ma po prostu szałów. Sony grają zdecydowanie lepiej. Co jeszcze fajnego? To aparat. Aparat 8-megapikselowy, który też nagrywa filmy w rozdzielczości HD. Dużo fajnych trybów. Przede wszystkim takie, można powiedzieć, jakby rybie oko czy zniekształcenia. Dokładnie, rozmazania. Ten tryb jest bardzo też fajny. Oczywiście będziecie mogli sobie zobaczyć na portalu wideotesty.pl, jak Desire 500 radzi sobie ze zrobieniem zdjęć. Sami ocenić te zdjęcia wysokiej właśnie rozdzielczości, w oryginalnej rozdzielczości. Okej, no i to by było chyba wszystko, jeżeli chodzi o ten telefon. Jeszcze kilka słów o baterii. Bateria 1800 mAh, starczyła mi na spokojne 2 dni działania poprzez Wi-Fi. Jeżeli chodzi o normalną kartę SIM, no to niestety, tak jak w innych smartfonach, dzień, 24 godziny i to by było wszystko. Podsumowując, na plus na pewno wygląd, który może się podobać każdemu i kobietom, i mężczyznom. Do tego ekran LCD, super LCD, troszeczkę mały, mimo że producent mówi, że tutaj mamy 4,3 cala. No i to by było wszystko. Plusem mógłbym rzec, że to jest specyfikacja, ale tym razem powiem, że ta specyfikacja no nie ma odzwierciedlenia w rzeczywistości. To jest dla mnie zasadniczy minus. Gdyby tutaj włożyli Snapdragona S4 dwurdzeniową chociażby jednostkę, wydaje mi się, że to by lepiej działało od tego Snapdragona 200. No, gigabajt pamięci RAM, no i dość też już leciwa, powiem tak, karta graficzna w tym smartfonie. Do tego problemy z samym oprogramowaniem, ze sklepem Play, bardzo mało pamięci wewnętrznej. To jest zasadniczy minus, że tak powiem. Ocena 3,5 to jest dość surowy wyrok, ale HTC no niczym nas tutaj jakoś tam specjalnie nie zaszokował. Od zwykły model. Plusem też może jeszcze się okazać cena. Za 800 zł już możemy kupić taki model. Raczej powinien nam wystarczyć na kolejne 2 lata. Raczej jakiegoś tam, powiedzmy, spokojnego działania. Ale to wszystko. Od taki model HTC no i tyle. Zapraszam Was na stronę wideotesty.pl. Nie zapomnijcie o forum, nie zapomnijcie o komentarzu, o lajku, o subskrypcji. No i do następnego razu. Trzymajcie się, hej!